Cześć! To co? Rozwodzik? Ale przede wszystkim to drzewo pieniążkowe nam urosło i możemy sobie sprzedać plony. I wreszcie nasza Paula będzie się wzbogacać porządnie. Psy brudne. No. Okej. Ale sporo razy będzie musiała zebrać te plony, żeby... O, i banany też sprzedała, okej. Żeby dobić do tych 200 tysięcy, bo 30 tysięcy jeszcze jej brakuje, to wychodzi jakoś prawie równo, nie? Nie, no 4 razy będzie musiała, plus to, co ona zarabia w pracy, to może nawet i 3 razy będzie musiała tylko zebrać ten plon. O, Borys ma dzisiaj wolny, także może się dzieciakiem zająć. I ogólnie... swoim tutaj, swoimi umiejętnościami do pracy potrzebnymi, ale też i tym. Piąty poziom umiejętności majsterkowania. Okej. Może w deszczu to nie lataj rakietą, zresztą dzieciaka nie zostawię samego, jak będziesz w kosmosie. Więc może... Co? Dominik już ma urodziny, już będzie dorosłym? Ale to teraz, daj se spokój tam. Nie ma czasu na takie rzeczy. Czego? Ojej! Dobra, weź go wykąp. Zajmij się najpierw trochę dzieciakiem, a potem daj mu się pobawić. A sam pójdziesz sobie najpierw poćwiczyć. Miejmy nadzieję, że trochę ci się wzmocni ta sprawność fizyczna, a później majsterkowania będziesz się uczył, tylko w sumie nie wiem, czy będziesz ulepszał przedmioty. Zobaczymy. O! Jeszcze z psami dobrze by było wyjść. A to kto? Ada Fetterlich. W sensie, że jesteś opiekunką? Czy tak se przychodziłaś i zachciało ci się siku i stwierdziłaś, że do nas przyjdziesz siku zrobić? Bo nie masz żadnego... Aha. Bo nie masz żadnego oznaczenia, kim jesteś, więc... Nie mam pojęcia. No już nie baw się z tym dzieciakiem, no zostaw. Aha, i idzie sobie, tak? Stwierdziła, że skorzysta z naszej toalety, ale się rozmyśliła i poszła sobie? Nie rozumiem ludzi. Pokaż swoje dziary. A! Dobrze jest. Pepa, to zajmij się sobą, przecież chyba jest... No dobra, w sumie za wszystkie miski są praktycznie puste. Dlaczego? Boże, Mika jest spięta? O, ją też trzeba umyć w ogóle. A to pewnie przez ten deszcz. Dobra, weź napełnij to przede wszystkim. Może nauczysz się w najbliższym czasie tej sprawności fizycznej? Co? Aha, nie widzę. O Boże, jeszcze tyle ci brakuje i tak dzisiaj tego nie zrobisz. Daj sobie spokój. Czego ty, dzieciaku, potrzebujesz teraz? Myślenie masz tak w sumie średnio. Dobrze by było, żebyś sobie trochę... Aha, kształtów nie możesz układać. Myślenie od czytania się ma. A komunikację oczywiście od gadania, więc wszystko będziesz musiał z ojcem robić, tak to. Ale ojciec jest zajęty. No dobra, to poświęć chwilę, żeby mu poczytać. Boże, jak mu szybko rośnie to myślenie. Czy to wyobraźnia? Nie wiem w sumie. Tak do końca, czy to wyobraźnia mu rosła, czy myślenie? Chyba wyobraźnia. To ja nie wiem, od czego myślenie się ma. Od fiszek, no tak. No dzięki, Tom. O, i teraz może kształty układać i spoko. Tylko w sumie na razie może lepiej, żebyś coś zjadł. Bo, kurde, zaraz mi będziesz głodny mocno i będzie słabo. Borys, nie rób głupot. Tylko wykąp psy. Przynajmniej jednego. Dobra, jeszcze ucz go korzystania z nocnika, ale masz normalnie pełne ręce roboty. No Paula, nie kąp się teraz, babo. Zjedz coś. Dobra, Kryśka strasznie spięta, więc niech tutaj pójdzie mu coś pogadać. Pogadać źle. O lala. A się dzieje? Po co się odwróciłeś, żeby z ciebie drwiła? Nie rozumiem. Kpi ze stroju. No bo co on założył, no? Dobra, jeszcze go klasycznie potraktuj o zięble.
Ej, jej się zabawa podnosi od tego, pozdro. Cała krycha. Ale Barabara nadal mogą robić. No, ja już wiem, kto umarł. Applesauce. Bo przed chwilą miałam powiadomienia, że jej koty zostały adoptowane. Tak. I po tym się zorientowałam. Mika, serio? Bananowiec nam zdechnął, naprawdę? To twoja wina, że Mika uciekła, ty. A jej się plusik pokazał? What? I to ma być skrzycz? Nie, to nie było chyba skrzycz. Teraz dopiero będzie skrzycz. A nie, kłóć się o metody To ja nie wiem. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, Paula idzie do pracy, a najpierw jeszcze to. O nie, Pepa jest chora. My już prawie nie mamy tych... O, jeszcze trochę mamy, ale już prawie... Już resztki same zostały, trzeba będzie kupić. O, tosty z serem się zepsuły, super. No, Paula, nie zebrałaś tego, no, babo. Jak to zbierzesz, to już tylko 20 tysięcy będziecie... Co ty robisz? Dobra, ty masz jeszcze trochę czasu, to wszystko śmierdzi w ogóle. On sobie wziął kanapkę i wygląda, jakby ta kanapka też śmierdziała. Obok tego wszystkiego. A! Ale, a dlaczego ty nie zjadłeś? Aha, bo się zepsuło. Bo ty pewnie nawet nie możesz tego... A, no teoretycznie możesz zjeść, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, weź... Nie wiem, daj mu coś, jakieś żarcie. Ja to zawsze robię w ogóle tak, że każę Simowi zjeść coś na szybko, bo nawet nie chce mi się tego krzesełka, nie wiem, kupować, stawiać i w ogóle, bo strasznie dużo czasu im to zajmuje. Więc o, robię takie coś, a ta kanapka już teraz zniknęła, ale ty się w sumie najadłeś. I teraz niech sobie dzieciak weźmie to i niech sobie to zje. A, bo to dzieciak zabrał tę kanapkę. A, ty kurde. Jan Andrzej Cwaniaczek. Nie, nie, nie. Dla ciebie jest groszek. Bardzo proszę zjeść. Ale żygów, o Jesus. No i pada cały czas i burze są i w ogóle i nie można z tymi psami w ogóle wyjść. Dobra, co on tam jeszcze mógłby rozwinąć? Wyobraźnie, to myślenie cały czas. Wczoraj chyba w końcu nie układał tych kształtów, więc może najwyższy czas. Dobra, a Borys niech się... Aha, Borys za godzinę idzie do pracy. Kurczę, a może wyjść sobie wolny, bo to by trzeba było znowu opiekunkę wzywać, bo jak ty masz na 14, nikt jeszcze nie wróci o tej porze. No właśnie. To weź sobie wolne, masz 4 dni. Paulę cały czas wysyłam do pracy, teoretycznie mogłaby wziąć wolne i dostać za to hajs. Ale i tak jakoś wysłałam ją do pracy, bo nie mam nią co robić. Więc ostatnio sobie wzięła wolne, żeby się zająć wnukiem. Ale myślę, że Borysowi się przyda dzień wolny, żeby sobie jakoś to majsterkowanie podbić i tak dalej. My już tyle mamy ulepszonych rzeczy, że on nie ma nawet w ogóle co robić z tymi. O, dobra, mocne krany. Albo mamy już ulepszone, albo on za mało majsterkowania umie, albo nie ma części. Znaczy części to można kupić. No ale widać, że musi mieć majsterkowanie wyższe po prostu na 4 poziomie. On i tak musi dojść do 5, więc w sumie spoko. O, deszcz przestał padać, możesz psy wyprowadzić. Znaczy jednego, bo drugi uciekł przecież. Nauczysz się? Prawie. No nic. A ty możesz iść na spacer, jak jest dzieciak? Chyba tak, bo chyba... Aha. Bo chyba... Aha, już znowu zaczęło padać, a ona zemdlała. Albo nie? Okej. Okay. Dobra, jednak nope. Jednak wracamy do domu, Pepa. Okej. Okay. Skoro tak. Dobra, wiesz co? Wiem, że jest okropna pogoda. Ale jolo. Niech Paula tutaj... Ale dlaczego on tak stoi zamiast układać te klocki? A w sumie to on by mógł postawić klocka zamiast ten. Paula. Idź sobie tutaj do domu najlepiej wejdź. Może do Dominiczka zadzwoń, bo tak trochę masz mało tego towarzystwa. A Borys, mimo gradu i mimo smutku, będzie leciał w kosmos i zobaczymy, czy nie zdechnie. Bo można, chyba z tego, co pamiętam. Wow!
Po dotarciu na orbitę Borys odbiera dziwną wiadomość od Międzynarodowej Simowej Stacji Kosmicznej. Komunikat jest bardzo niewyraźny i trudno go zrozumieć. Borys postanawia tam polecieć i sprawdzić, co się dzieje. Borys przybywa do stacji, która wygląda na nienaruszoną, ale w jej wnętrzu słychać dziwny śmiech odbijający się echem w korytarzach, ale creepy. Borys podąża za dziwnymi odgłosami do mesy, gdzie kilku najwyraźniej zbzikowanych astronautów obrzuca się lodami. Dobrze, że nie kupą. Co Borys powinien zrobić? Przemów im do rozsądku, skonfiskuj uzbrojenie. Nie wiem, czy przemówić do rozsądku się uda, jak są jacyś szaleni, ale z kolei jak skonfiskujesz im lody, to mogą się bardzo wkurzyć. Dobra, to niech może to. Paula, w sumie jak ty już się wyzabawowałaś, to może weź zrób fiszki z małym, to od razu towarzystwo też ci znowu podskoczy. O! Po zbliżeniu się do załogi stało się jasne, że wszyscy jej członkowie ulegli kosmicznemu szaleństwu. Widać to w ich oczach. Borys natychmiast zostaje obrzucony jedzeniem i musi wycofać się do rakiety. Borys wysyła wiadomość do dowództwa. Pozostaje mieć nadzieję, że dowództwo będzie wiedziało, co robić. Aha. O, i wrócił. Okej. Okay. I zaliczyło ci się? No, okej. Okay, spoko. Dobra. To nie wiem, co z tym majsterkowaniem. Może ty możesz ulepszyć rakietę? O, to kosztuje pieniążki, ale to jest żaden problem. Tylko, że nie wiem, czy to daje majsterkowanie, jak to ulepszysz? Mam nadzieję. Dobra, to zrobimy to. W deszczu znowu, ale trudno. A, będzie normalnie pracował. Tylko nie wiem, czy to nie daje mu nauk kosmicznych zamiast tego, zamiast majsterkowania. Bardzo możliwe. No właśnie, podświetlone ma. No nauki kosmiczne to teraz cię w sumie nie interesują. Znaczy, w sensie, no lepiej by było, żebyś jednak wykorzystał ten czas na majsterkowanie. Może książkę o majsterkowaniu po prostu przeczytasz? Nie wiem, czy my nawet nie mamy jakiejś. Mamy tych książek pełno. No nawet nie pamiętam jak... O, majsterkowanie tom drugi. Proszę bardzo. Aha, czyli takie kremowe, takie. O, no i fajnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że nawet nie wiem, jak te książki wyglądają, ale widzę, że mamy dwa tomy majsterkowania, więc... omlet. Aha. Psz. Sztalugę masz w wyposażeniu? Sztalugę to się w ogóle da przenosić? Skąd masz sztalugę? Przecież my mamy tutaj sztalugę. Po co? Po co druga? Po co to komu? Weź to sprzedaj. I jakieś projekty szkolne. Niepotrzebne i pracę domową z podstawówki chyba. Nie, z podstawówki jest chyba pomarańczowa. No dobrze. Tom pierwszy. A jakie to jest smutne słowo dla mnie teraz. Tom pierwszy. Czytaj, tatę. Oskarż go o bycie kosmitą, bo dzisiaj był w kosmosie, więc na pewno jest kosmitą. Nie wąchaj go, tylko wredna masz być. Nie możesz gadać mu, jak on czyta? O, no właśnie. Boże, jaka relacja w ogóle. Zrobimy tak, żeby spadła do zera i w tym momencie się po prostu rozwiodą. O, on poszedł płakać. Tak jakby straszną przykrość mu zrobiła. Ja już nie mogę wytrzymać w tym związku. Nie no, tak naprawdę to ma dwa mega smutne nastrójniki, bo Apple umarła i Mika uciekła, także... W sumie same kobiety go smucą, no nie? Co wy tam wyrabiacie? Przecież ty miałaś mu czytać, a on sobie gdzieś poszedł, a ty siedziałaś cały czas i teraz on sobie sam poszedł spać? Okej. No nieprawda wcale, Paula. No i to jest ten moment, kiedy mogłabym już wyłączyć starzenie się. Ale jeszcze się nie buzuję. Więc może zrobię tak, że na wszelki wypadek wyłączę, ale raczej przed wieczorem włączę je z powrotem. Bo ja bardzo nie chcę, żeby Paula umarła w tym odcinku. Po pierwsze, ja nie mam czasu robić montażu pośmiertnego w tym tygodniu. To jest najważniejsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie chcę, żeby śmierć Pauli tutaj przykryła cały wątek rozwodu, żeby te dwie wielkie rzeczy wydarzyły się w tym jednym odcinku. Więc sobie wyłączymy. Kto znowu umarł? Kosmitka Barbie? No nie, barbecue wróbel. Wszyscy, kurde, poumierali już, ja nie wiem. I Boże, oni będą smutni cały czas. I tutaj akurat jest pewne uzasadnienie, bo jednak to była rodzina. Znaczy, no w sumie on nie miał jakiejś relacji specjalnie z tymi ludźmi, ale jednak to była rodzina, nie? To jednak były ciotki.
O Boże, Mika wróciła, nawet nie zauważam kiedy i wróciła w ogóle chora. Ja notorycznie zapominam, że ona w ogóle uciekła, więc tam widziałam, że z tym czerwonym nosem tam co się działa, ale w ogóle do mnie jakoś nie dotarło. No i chyba już nie mamy tych smakołyczków. Dobra, Paula ma 7. Wiesz co, to nie, to weź ty daj Borysowi te smakołyki wszystkie. I będzie załatwione. Czyli trochę jeszcze mamy, ale w sumie te psy tak chorują często, że i tak zaraz pewnie się skończą. Trzeba będzie jechać i kupić. Kupię od razu tam, kurde, chyba z 60. Nie no, 60 to mi do końca serii nawet nie wykorzystam tylu. W ogóle co do tych szczeniaków, to też daliście mi znać, że czy ona jest chora, czy ona jest brudna po prostu? Daliście mi znać, że nie można suczką zajść w ciążę z psem, który nie jest w naszej rodzinie. Więc ja postanowiłam rozwiązać to troszeczkę inaczej, ale to chyba w następnym odcinku. A, dzisiaj jest sobota! I jutro jest dzień banana, o kurczę. To Borys będzie mógł po rozwodzie odreagować jutro. Bo tak, bo stwierdziłam, że ten rozwód musi być dzisiaj. Ile młodemu zostało jeszcze? 2 dni? 3 dni? A, teraz się nie dowiem, bo starzenie się wyłączyłam. Chyba 3 dni. Więc no chciałam, żeby oni się rozwiedli, jak on jeszcze będzie małym dzieckiem. Żeby on to tak jakby, nie wiem, ledwo pamiętał czy coś. Oczywiście Krycha będzie cały czas go odwiedzać i w ogóle, bo no, on zostanie z nami. Ale no, Krycha będzie go odwiedzać, bo no, w sumie nie była wcale złą matką, więc jakby dziecko nadal będzie istotne w jej życiu, ale zostanie tutaj u nas. Tak, i ona będzie pewnie cały czas przyłazić. Także ja nie mam w sumie nic przeciwko, niech sobie przyłazi. Nawet ciekawe rzeczy by się mogą dziać, jak ona będzie przyłazić cały czas. Ale ja już tutaj planuję, a tutaj nawet jeszcze nie było rozwodu. Myślę, że dzisiaj wieczorem zrobię ten rozwód i na tym skończę w ogóle dzisiejszy odcinek. Może serniczka? Krycha, nie znikaj. Znaczy znikaj, ale to później. Boże, Paula jest w takim wieku, że ona zna większość duchów. W sensie większość ludzi, których ona zna, to są duchy. Pozdro. Wiesz co, Borys? Weź tam gadaj wujkowi. To ci się komunikacja trochę... O! Nie możesz gadać? Przecież mogą małe dzieci do obcych gadać. Co jest? Że to w sumie... To jest twój wujek. Halo. Jakby... Nawet nie przeszywany, tylko normalnie wujek. Znaczy właściwie to stryjek, tak technicznie rzecz biorąc, ale już nie używa się tego słowa, bo to jest brat ojca. Ale no... No halo, no dlaczego nie możesz gadać z ludźmi? Ale bez sens. Dobra, to pogadaj sobie z tym. O, to jest trochę brat, no nie? Tak mi się wydaje. Same wujki przychodzą, ja nie wiem. I z tym wujkiem pewnie też Borys nie może gadać. No może zawołać? Ale to... Bez sensu w ogóle. Pokaż się w ogóle, chłopie. Boże, jaki podobny do Kryśki. Prawie identyczny. Czyli mogę sobie na jego podstawie wyobrazić, jak będzie wyglądał Borys? Ten, Boże, Jan. Ja za niego cały czas mówię Borys, teraz dopiero do mnie dotarło. Janek to jest! Jaśku. Jan Andrzej. Można sobie skrócić do Jędrzej. Tak będzie Jan Andrzej wyglądał, tylko że nie będzie rudy. Prawdopodobnie mniej więcej coś takiego. Okej. Okay. Boże, ja chyba cały czas mówiłam na niego Borys. Ja nie wiem, co ja... No bo taki mały i blond i Borys dopiero co był mały i dla mnie to wszystko się zlepiło po prostu w jedno. A komunikacja ci się powiększa, jak gadasz z psem? Wydaje mi się, że tak. Patrz, jaki szwagier. Uprzejme zapoznanie, to się od razu zaprzyjaźnicie. Będziesz miał lepszą... Nie. Widzę, że oni wszyscy w tej rodzinie tacy są. Ej, no kurde, halo. Co to ma być? Grubiańskie powitanie. Widzisz, jak szybko ewoluują powitania. Jak krzyczysz na czyjegoś psa. Miało być uprzejme, byście się od razu zaprzyjaźnili. A tak to jest od razu grubiańskie, bo jak w ogóle śmiesz w domu miłośnika psów obrażać psy? Weź w ogóle... Idź stąd. Aż mu się w głowie zakręciło. Widzisz, co zrobiłeś? Jezu, a ci co? No i możesz gadać z wujkiem teraz? Nic. Ja nie wiem. Oho. A zaktualizowałem Sea Command Centera do wersji 6.0. Przed chwilą. I jeszcze zwierzki. Czemu nie? Jezu, Borys. Tak, ty jesteś Borys.
Ej, no chyba naprawdę na tego Janka nie będę mówić Janek, tylko będę mówić na niego... Kto? Okej? Okay? Będę mówić na niego Jędrek, bo Jan, Andrzej, Jędrzej... To się tak fajnie ten i jako, że on ma dwa imiona jakby wpisane od razu, tak jako oficjalne imiona, to Jędrek myślę, że pasuje idealnie. No, albo Ananiasz, no nie? Ananiasz, bananiasz. Forever. Dobra, Borys, skoro ty taką masz kiepską relację z nią, to teraz ty ją potraktuj o zięble. Patrz, jaka zemsta, kurczę. Jak ona jest taka okropna, to ty też możesz być okropny, zobacz. Nie będę z tobą gadać, bo śmierdzą ci buty. To weź jeszcze ty... Odejdź. Aha, w sensie idź sobie, tak? To on tobie powinien to powiedzieć. Teraz już jest czerwona. Okej, okay, no to zdecydowanie jest rozwodu czas. Amika sra. A właściwie zabawa w tych piłeczkach to coś tym dzieciom daje oprócz samej zabawy? Daje jakieś poruszanie się czy coś? Cokolwiek? Ojej, chyba się poczuła urażona, że tak ją udajesz. Ja tak nie wyglądam. I pogłaskać możesz? Ojej! Faktycznie, Borys też tak robił, jak był mały. Z Brunkiem chyba, nie? Boże, ja już nie ogarniam. Już mi się tak zapętliło to wszystko i zazębiło i wypełniło. I ja już nie wiem, co kiedy było. Zwłaszcza, że to pokolenie akurat ostatnie to rzeczywiście... Nie, poczekaj. Sraleczek najpierw. Nie pomoc z nocnikiem, ty nie potrzebujesz już. No, to ostatnie pokolenie zwłaszcza tak szybko przeleciało, że w ogóle... Mówię, no, Borys dopiero co był mały, więc ja... A teraz już jest duży i pięknie śpiewa. Potrzebuję po prostu trochę samotności. Dobra, co z tą książką? Ty czytałeś... to majsterkowanie i pewnie odłożyłeś je na półkę. I ja teraz tego nie znajdę. O, jest. Weź to przeczytaj w końcu, jak już skończysz piosenkę śpiewać piękną. O, i tutaj sobie usiadł z tym. No i fajnie. Przynajmniej nie chlejesz ciągle jak twój ojciec, kurde. Jakie to jest w ogóle typowe. Chlejesz tak samo jak twój ojciec! Na szczęście nie. Co to w ogóle? Okej? Okay. Skąd my to mamy i dlaczego to jest akurat tutaj? Pewnie psy to zrobiły. A, właśnie, Paula. Co jest? Dlaczego nie wyrzuciłaś tego banana w końcu? Kazałam ci przecie. Proszę zarabiać pieniążki, przesiku i nie wiem, i zabawę jakoś sobie zrobić. Może coś czytaj lepiej? Jak na starą babcię przystało. Ale w ogóle bogaci będziemy teraz. Jeszcze jak Beato Delgato przyjdzie do nas, to już w ogóle będzie fortuna normalnie. Albo zamiast czytać, to weź Mikę na spacer lepiej. Może ci się też zabawa podniesie od tego. Chyba powinna. I towarzystwo. Pewnie też. No, naucz się chociaż tego jednego punktu. No i co? W sumie, czy jest właściwy sposób przeprowadzenia rozwodu? W sensie, tak w grze? Nie wiem, czy oni powinni, kurde, na kanapie siedzieć i o tym rozmawiać, czy coś. Nie wiem, no to był długi proces ogólnie, no. Kłócili się ciągle, ona w ogóle trochę przytyła. I on teraz po spędzeniu trochę czasu w samotności stwierdził, że nie ma sensu tego ciągnąć. I tak. Pożegnanie z Krychą. Tylko teraz jak to się... Dobra, jak to w ogóle wygląda, jak się człowiek rozwodzi? Dobra, ja to może zapiszę wcześniej, bo mam jakieś takie... robiłam rozwody w Sims 4, znaczy chyba jeden, ale akurat nie aktywnymi simami, tylko na takiej zasadzie, że mój sim z kimś tam coś, tylko absolutnie nie z Brantem ani Brentem, hackingiem. Ich się nie rozdziela, okej? Okay? Oni mają być razem. I tak ma być. Ja wiem, że są hot, ale oni nie są do rozmnażania waszych simek, okej? Okay? Tak, zdarzyło mi się zrobić to na zasadzie, że moja aktywna simka po prostu rozbiła małżeństwo, dokładnie to było małżeństwo Fęgów i sobie jest z tym, z panem Wiktorem Fęgiem, taki miałam jakiś zamysł i to był jedyny raz, jak zrobiłam jakiś rozwód akurat w czwórce, a tak to sam rozwód tak aktywnymi simami, to no nie wiem jak wygląda, więc pokażcie mi jak wygląda. O ja! Ojejku! Jaka muzyka dramatyczna w ogóle. O kurde, oni chyba będą mieli okropną, właśnie, okropną relację teraz. Rozwiedzeni.
O kurde, masakra. Jakie to jest łatwe, kurde? W rzeczywistości, jak masz dziecko jeszcze, to musisz się po sądach gdzieś tam ten, a tutaj to na kanapie sobie usiedli, wstali i o, dobra, już nie jesteśmy małżeństwem, pa. Kurde, prosta sprawa, a dzieciak tam wyciąga różne rzeczy z szafki. Okej, chyba się nie przejął. Właśnie, przejął się? Nie przejął się. O, żywe srebro, więc biegał nago, a ja nawet nie zauważyłam, bo byłam zajęta rozwodem. Co to? Kto to? Aha, okej. A tu akurat przechodzi brat Krychy. Przyszedłeś po jej rzeczy, czy coś? A ona bierze tę książkę i co będzie z nią robić? Aha. Rozwód rozwodem, ale posprzątać można, nie? On ma w ogóle jakiś nastrójnik związany z tym rozwodem? A, no tak, będzie smutny. Smutny plus 4. Bardziej go rozwód smuci niż śmierć. Bez kitu. Paula już w ogóle już ogarnęła się po śmierci Toma, bo to tam już na pewno 2 dni minęły, ale chciałam sprawdzić, ile jest smutku po utracie małżonka właśnie przez śmierć. Wydaje mi się, że więcej niż przy rozwodzie, ale rzeczywiście jest wyjątkowo smutny. Kurczę, i ona tak samo pewnie. A nie, znowu jestem singlem. No tak, bo ona się nie angażuje, więc ją rozwód będzie cieszył wręcz. Super, super, Krycha. To chyba oznacza, że to była dobra decyzja, co nie? No to pakuj walizy, Krycha. Nie wiem, czy ty masz jakieś rzeczy w ogóle tutaj, które. Aha, części do ulepszeń. No to. Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Świadectwo urodzenia Jędrka to musi tutaj zostać. I w sumie te części do ulepszeń ty tego i tak nie będziesz używać, jak będziesz nieaktywna, więc daj mi to. No dobrze, nie wiem w ogóle, gdzie ona ma się niby wyprowadzić, czy do tego brata, czy gdzie, ale no, będzie trzeba teraz to jakoś rozporządzić. Tylko się właśnie zastanawiam jeszcze, może się pożegnać z dzieciakiem, bo dobrze by było mieć jakieś takie zamknięcie, a nie, że tak po prostu, dobra, to ja teraz idę sobie. I co? Możemy w zamian za te części ulepszeń ci dać to, bo to mi nie jest potrzebne. Leży sobie bez sensu, więc sobie to weź. Czy ty masz jakieś dobre relacje w ogóle z kimś tutaj, oprócz syna swojego oczywiście? Z Paulą całkiem, ale ja wiem, Paula to chyba wolałaby w takiej sytuacji jakoś tak trzymać się z daleka w ogóle od całego incydentu. W ogóle, Jezu, jaki cień ta rakieta w ogóle daje, teraz dopiero zauważyłam. Wow. No to możesz ten już spadać stąd, tylko się pożegnaj z synalkiem. I tak masz go odwiedzać cały czas. Może nawet czasami zrobimy jakoś tak, że on zostanie u ciebie na noc czy coś, różne jakieś takie typowe rozwodnikowe rzeczy, no nie? Obejmij czule go, o. A gdzie ty idziesz go obejmować? Jezus Maria, dlaczego aż do gabinetu? Ojej, trochę to smutne w sumie. Mamusia musi iść, wiesz? Ale będziecie odwiedzać to drugi dzień. O, mamusia z tatą astronautą się nie zgadzają, wiesz, ale niedługo urodziny ci zrobimy i będzie, zobacz, jak fajnie. Iż, kurczę, mamusia jest jednak nadal fajna. Chyba się zgadza. Okej. Dobra, nie może być tak, że jesteście rozwiedzeni i razem mieszkacie, więc trzeba. Właściwie to moglibyśmy zrobić jakiś podział majątku i jej po prostu kupić jakiś domek za ten hajs, który mamy, bo mamy sporo tam, z ponad 50 tysięcy, jak nie 60 nawet już teraz. Dla Pauli się nie liczy, czy ten hajs zostanie wydany, tylko się liczy to, że zarobiła, więc spokojnie możemy to wydać. I zrobimy sobie nową. Krycha out. Okej. Dobrze by było jeszcze też wejść tutaj do bananów i Pameli ustawić, żeby była żoną już tego Alberta i żeby była z nim w ciąży, żeby mi MC Command Center nie popaprał czegoś. Teoretycznie oni są graną rodziną, więc nie powinien, ale różne rzeczy się dzieją. I tak, i ustawić jej już, żeby może jakiegoś dzieciaczka mieli, ale to już chyba zrobię po nagrywaniu. Okej. Jaki jest pusty dom w ogóle gdziekolwiek tutaj? Jak ci ludzie się tak mnożą, to jest to cholernie trudne. A, ale ona ma przecież aspirację związaną z tym, z San Myshuno, z tym miejskim życiem i tak dalej. Więc może gdzieś tutaj do mieszkania ją po prostu wsadzę, tylko że żadne nie jest, kurde, dostępne. No masakra jakaś to jest. Przeludnienie totalne po prostu jest tutaj. Z tego, co kojarzę, to jest w ogóle tak, że ludzie mieszkają po milion w jednym małym domku i po prostu jest za dużo Simów, za mało domów.
Więc się zastanawiam, czy po prostu jej nie wybudować czegoś w Newcrest? A nie, tutaj już nie ma miejsca więcej. Ale jaja. Ja chyba nie mam już żadnej w ogóle wolnej działki nigdzie. Pozdro. Mogłaby w tej dzielnicy bogactwa sobie mieszkać. To by najbardziej pasowało. W jakimś fajnym mieszkanku, ale... O, to jest tych, to jest chyba Fengów mieszkanie, nie? Nie jestem pewna w sumie, możliwe. Że no może nie wasz takim wielkim. Może tutaj, gdzie ta rodzina Zambrano? No trzeba będzie zrobić tak, że im mieszkanie Zambrano. Strasznie lubię walić suchary z tym nazwiskiem. Dobra, to na razie ja cię do nich tam wsadzę. Połączę cię z nimi, a ich się wywali do jakiegoś domu, gdzieś. Gdziekolwiek. No dobra, i tu nie jest napisane, ile to kosztuje. Ale z tego, co pamiętam, to tam było chyba 16 500 kaucji plus ileś tam tysięcy jeszcze czynszu. No to damy jej tak 30 tysięcy i myślę, że będzie git. A tych Zambranów teraz trzeba gdzieś wsadzić. No, bo już widzę, aktualnie nie ma na świecie, to są pewnie oni. No właśnie. O, tutaj mieszka jakiś pan Hickey w domu po Spencer Kim Lewisach. To ma 5 sypialni, ten dom. A on sobie mieszka sam. No to można ich tutaj wsadzić po prostu. I załatwione. No dobrze. Nie jest to łatwy czas w życiu Borysa. On musi sobie teraz wszystko przepracować. Na szczęście jutro jest dzień banana. Więc będzie mógł się wyszaleć i zapomnieć o całej sprawie. Oprócz tego, że Kryśka będzie cały czas przychodzić do syna, tak co drugi dzień i... No, nie dało sobie zapomnieć. Szybki ślub, szybki rozwód. Teraz zajmiemy się Beato Delgato. Zobaczymy, czy się to wszystko uda, a jemu ciągle się kręci w głowie. I jemu się kręci w głowie, a tam kursor jakimś cudem się przesuwa. What kind of sorcery is that? No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, za subskrypcję, jak mam nadzieję, że ruszam. I widzimy się w następnym. Pa!